Hej, hej, moi drodzy, z tej strony jak zwykle wasza Polish Notes i witam was w kolejnym odcinku Sprawdzam wybór artykułów szkolnych we wszystkich sklepach. Jak zwykle zapraszam was na mojego Instagrama po więcej inspiracji, a jeśli chcecie kupić ode mnie najlepsze notatki maturalne z Biolki, to koniecznie zajrzyjcie w opis, żeby obejrzeć zalinkowany tam filmik. A ja przechodzę do rzeczy, bo wiem, że na to bardzo, bardzo czekacie. Zaczęłam od Empika, specjalnie poszłam rano, żeby zobaczyć na spokojnie cały asortyment i zaczęłam od Harry'ego Pottera, albo nie wiem, jak inaczej można tą nazwę wymówić. Tak czy siak jest cała kolekcja z Harrym Potterem i jest ona pieruńsko droga. Są dostępne między innymi takie kalendarze, które są nieco ciężkie, ale oczywiście ten motyw Harry Potterowski jest po prostu absolutnie wszędzie. Także dla prawdziwych maniaków taka przyjemność kosztuje 50 zł. Tutaj mamy różnego rodzaju piórniczki. Ten przypadł mi najbardziej do gustu, bo był najlepszej jakości, ale znowu 50 zł. I teraz właśnie jak jestem w takim Empiku, to wyobrażam sobie zrobienie całej wyprawki na rok szkolny właśnie w takich cenach, to podejrzewam, że byłoby to naprawdę okrutnie drogo, mimo że faktem jest, że w takim Empiku moglibyście naprawdę całą wyprawkę sobie zrobić od A do Z, bo tutaj jest wszystko. Problemem są tylko ceny. Jak widzicie, kolekcja jest bardzo duża, ale czy dałabym aż tak duże pieniądze za takie proste rzeczy, typu jakieś takie karteczki, czy zeszyt za 40 zł, chociaż jeszcze ten za 40 zł nie był taki najgorszy, bo to szkicownik, ale wiecie, jakieś takie drobnostki, które już można liczyć 20 paru czy 30 zł, to już troszkę chyba jest przesada. Tak czy siak, naprawdę tych rzeczy jest dostępnych bardzo dużo. Są lunchboxy, są różnego rodzaju bidony, ten na przykład jest ze zgretkiem. Mi bardziej butelka termiczna przypadła do gustu i jest naprawdę fajnie wykonana, no tylko musicie się liczyć z kosztem 80 zł. Mamy również wszelkiego rodzaju plecaki, minimum 100 zł, tam 120 trzeba wydać. Znalazła się również poduszka. Myślę, że jest to również fajne miejsce, żeby znaleźć coś na prezent dla kogoś, jeśli macie oczywiście nieco większy budżet. Następna kolekcja w tym roku to była kolekcja Galaxy. Było bardzo dużo rzeczy z tej galaktyki. Również, jak widzicie, liczonych 50-60 zł za taki jeden notes, notatnik. Ten z pazami księżyca akurat mi się bardzo spodobał, jest taki minimalistyczny i wygląda naprawdę super. A tak to jak sami widzicie, te produkty się nam po prostu powtarzają, tylko jest na nich zrobiony inny nadruk, tak więc jak mieliśmy te zakreślacze z Harry'ego Pottera, tak tutaj mamy je po prostu z Galaxy. To samo tutaj z takimi dłuższymi zakreślaczami czy wszelkiego rodzaju brelokami. Ceny są również identyczne, ale ten piórnik mnie bardzo wkurzył. Bo jak można sprzedawać takie coś za prawie 30 zł, a ten za 35, uważam, że to jest absolutna przesada, żeby takie śmieszne produkty sprzedawać za taką cenę. A jakość w dotyku, moim zdaniem, była o wiele gorsza niż najtańsze piórniki z Action. Także tutaj nie kupujcie czegoś tylko dlatego, że jest z Empiku, tylko po prostu postawcie na dotyk, na jakość, sprawdzajcie te rzeczy. Jeśli uznacie, że coś jest dobrej jakości, jest warte wydanie waszych pieniędzy, to tak zróbcie. Ale niestety często jest tak, że potrafią wam wcisnąć absolutnego bubla za więcej pieniędzy, tylko dlatego, że ma zgretka nadrukowanego czy cokolwiek innego. Więc tutaj bym się bardzo przestrzegała. Nie mówię, że Empik ma produkty złej jakości, ale tutaj naprawdę jak przechodziłam w tym roku przez te wszystkie alejki, to trochę mi było przykro, że tak duże pieniądze proponują za takie średniawe produkty. Oczywiście no wiadomo, są one ładne, ale czy w tym momencie, gdzie jest też moda dosłownie wszędzie, w każdym sklepie na takie właśnie estetyczne produkty i są one w dobrych cenach, to trzeba się czasami zastanowić, czy po prostu dobrze jest przepłacać. No jak widzicie, możecie sobie tutaj fakt zrobić całą kolekcję w jednym stylu, więc sobie kupić wszystko z Harry'ego Pottera, wszystko z Galaktyki
i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie jak najbardziej szansę to zrobić. Są oczywiście produkty nie empikowskie. Tutaj na przykład mamy sten z Faber-Castella i możecie zakupić za 20 zł zakreślacze. Akurat tych modeli nie lubię. Tutaj mamy gumki, które widziałam za około 3 zł w Oszołomie. Mamy też różnego rodzaju mazaki. Faktem jest, że tutaj znajdziecie mnóstwo rzeczy na prezent i często są to rzeczy, których nie znajdziemy w takim Oszołomie czy jakimś tam innym sklepie, jak na przykład ta kolekcja różnego rodzaju akcesoriów właśnie z Dragon Balla, Friendsów czy znowu Harry'ego Pottera. Chociaż zobaczycie, że są też wyjątki, zresztą w tym odcinku, także koniecznie zostańcie do końca. A ja tutaj przechodzę do kolejnej kolekcji i jest to kolekcja kocia, czyli wszystko zaś mamy z kotami. Możecie sobie kupić taką temperówkę, czy taki planerek tygodniowy, on akurat kosztuje 20 zł, także jeszcze może bym się skusiła, ale widziałam naprawdę lepsze produkty w innych sklepach, szczerze mówiąc. No 35 zł za taki plastikowy, cieniutki bardzo bidonik, czy tam butelkę ze słomką, nie wiem, czy bym po prostu tyle pieniędzy dała. To samo 15 zł za klej, dlatego że ma łapkę i ta łapka nie jest nawet squishy. No nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Może jednak Wam się takie produkty podobają i dajcie mi znać, ile jesteście w stanie za takie rzeczy dać i czy dalibyście tą cenę właśnie, które tutaj widzicie. Ale dobra, koniec już tego mojego narzekania i tych rozważań. Czas Wam pokazać, co tutaj jest. Znalazłam bardzo podobne zakreślacze do tych z AliExpress, które zresztą mam. Mamy również mini zestawy długopisów żelowych czy kalendarzy znowu w różnych odmianach. Są ponownie plastikowe piórniczki w różnych wzorach. Żaden jakoś nie przypadł mi do gustu, szczerze mówiąc. Znalazła się również kolejna temperówka. No ale widzicie, no co mogę rzec, no nie podoba mi się. To mi się podoba, znaczy się te podstawki na laptopa były w Empiku od zawsze. Pamiętam, że kosztowały chyba wcześniej 59 zł, a nie 79, tak czy siak marzyła mi się przez całe moje dzieciństwo. Macie też różnego rodzaju tabliczki za 40 zł. Ponownie kalendarz, tym razem z ringiem. Są również różnego rodzaju zestawy, notatniki, także można też komuś zrobić fajną taką back to school niespodziankę i jakiś taki zestawik zakupić. Są nerki, są również worki, piórniki. Jest również seria zeszytów, o dziwo, w dobrej cenie. Za 2,49 możecie dostać właśnie zeszyty, no albo też za 3,99. Wszystko zależy od ilości kartek i formatu, ale już od tych 2 zł możecie sobie kupić jakiś zeszycik z ładną okładką, czy to z Harry'ego Pottera, czy właśnie z Galaktyki, czy z Kotków. To już zależy od Was. Jest również ładna, estetyczna seria z Interdruku i za taki mały zeszycik zapłacicie jedyne 13 zł. Huhu. Na szczęście znalazła się też alternatywa do Interdruku i są to zeszyty przedmiotowe z Rexusa, które wcale nie są takie brzydkie. W tym roku, jak widzicie, te zeszyty z Rexusa bardzo przypadły mi do gustu i te kosztują już o połowę mniej. Nadal 6 za taki zeszycik A5, nie wiem, ale jak ktoś lubi, to może sobie też za 6 kupić zeszyty z ekipy, są tutaj z Herlica, były też różnego rodzaju zeszyty do religii, również takie zeszyty w nieco grubszej okładce, te w sumie mi się całkiem spodobały i kosztowały 7 zł, ale ta okładka wyglądała na naprawdę porządną i na taką, która by się tak łatwo nie zagięła. Były również dostępne takie zeszyty z Interdruku i te już były tańsze, bo kosztowały 5,50. Także no zależy, jak traficie, ale nie wiem, jak Wam, mi się wydaje, że te wszystkie ceny są nieco przesadzone. Dobra, przepraszam, miałam nie narzekać. Tutaj mamy ogromny, przeogromny wybór długopisów, za bardzo nie ma na czym testować, była taka malusieńka karteluszka, ale jak widzicie, nawet te ścianki plexi są po prostu popisane, są również popisane cenówki, jak chcecie tutaj zresztą możecie zobaczyć ceny tych długopisów. Są różne, głównie widzę z Happy Colors, M&G, czyli takie, które Wam nieraz rozdawałam tutaj na kanale. I zresztą dzisiaj będą wyniki rozdania, kochani, to tak przypominam boczkiem. Tutaj macie też dział z zakreślaczami, są zakreślacze Stabilo, są też produkty z Paper Dot, a tutaj są moje ukochane piórniczki za 7 ziko, tym razem w bardzo niewyględnych wzorach.
nie podobają mi się zawsze co roku właśnie w tych kolekcjach takich jak Harry Potter czy Galaxy i tak dalej. Był właśnie taki jeden piórniczek za 7 w ładny wzór. Tym razem widzę, że tego nie zrobili. Były również rzeczy z Lego, mogliście sobie kupić 3 zakreślacze za 50 zł, albo taką linijkę z figurką, albo 12 długopisów żelowych za 100. Myślę, że to już jest taka bardziej rzecz prezentowa, ale czuję się w obowiązku, żeby pokazać Wam jako taką ciekawostkę. Był również też dział z kalendarzami, były kalendarze nie tylko z Oxfordu czy z ichniejszej kolekcji, ale były też także kalendarze z innych firm. Można było kupić sobie kalendarz z kotem Simona, czy 60 zł i ceny oscylowały z dolarów w okolicy 50. Znalazłam też kontynuację plecaków z Harry'ego Pottera oraz też kilka lunchboxów. Można było też się zaopatrzyć w różnego rodzaju braszpeny. Ceny oczywiście raczej zaporowe. Tak samo się tyczy sprawa Oxfordów, wprawdzie było minus 50% na drugi produkt. Jak byłam w Empiku, już ta promocja jest niestety nieważna. Tak czy siak uważam, że ceny nadal bardzo duże w porównaniu chociażby do takich sklepów jak Biedronka. A żeby udowodnić Wam tą moją tezę, to weszłam, uwaga, uwaga, do Sinsaya i znalazłam takie bardzo ładne notatniki z Hogwartu, właśnie z Harry'ego Pottera. Wbrew pozorom bardzo ładnie wykonane, za paręnaście złotych. Były też różnego rodzaju piórniczki, jak widzicie, również bardzo ładne. Też ceny do 20 zł, te akurat kosztowały 16 zł. Była też kolekcja z myszką Mickey, także coś takiego bardziej, może nie na czasie, ale takiego bardziej powiedzmy firmowego. Były też różnego rodzaju takie planery, czyteczki, zestawy zeszytów, takie kalendarze tygodniowe również z Harry'ego Pottera. Także naprawdę jak się pochodzi i poszuka, to można znaleźć ciekawsze rzeczy. Tutaj macie na przykład kalendarz i macie nawet narysowaną rozkładówkę, jak wygląda w środku, żeby nie trzeba było rozpakowywać i rozwalać wszystkiego. Ciekawe były też zestawy karteczek za 15 zł. Czy takie kolejne duże zestawy planerów za 17 zł. Także jeśli macie jakiegoś większego Sinsaya, to myślę, że jak najbardziej różne ciekawe rzeczy znajdziecie. Były też długopisy żelowe, były długopisy squishy, jeszcze więcej piórników. Także na takie podstawowe rzeczy możecie tutaj jak najbardziej do Sinsaya zajrzeć. I ceny nie powinny być dla Was nie wiadomo jak zaparowe, a może znajdziecie coś właśnie dla siebie. A ja, kochani, przechodzę do Pepco, które już u mnie osobiście nie wzbudza takich nie wiadomo jakich szalonych emocji, jeśli chodzi o artykuły szkolne, bo zwykle są one w średniej jakości, ale powiedzieliście mi, że można znaleźć w tym roku krajole. Ktoś nawet wspominał o super tipsach, ja ich akurat w moim Pepco nie znalazłam, ale jeśli faktycznie widzieliście gdzieś je, to możecie napisać w komentarzu, w którym mieście, żeby inne osoby też mogły się wybrać. Z rzeczy, które Wam polecam, to jest to na przykład teczka ofertowa, którą kupicie za 5, a ja taką używam do przechowywania moich notatek i znajdziecie ją w dużej ilości kolorów. Są też takie mniejsze teczuszki na dokumenty, takie do przechowywania po prostu prostych rzeczy czy papierów, były też takie twarde, takie powiedzmy jednokolorowe z małą taką ikonką, z małym obrazkiem na jednej stronie. Jeśli chodzi o wybór zeszytów, no trochę taki bałagan, trochę taki bajzel, nie za dużo do wyboru, jeden randomowy zeszyt z religii i spoko, to raczej pełnej takiej wyprawki sobie tutaj nie zrobicie, chyba że macie niesamowicie zaopatrzone Pepco, w moim przypadku tak niestety nie było, ale ceny zeszytów są fantastyczne, bo za taki grubszy zeszycik, ten jest na przykład bardzo ładny, z Rexusa zresztą, zapłacicie 2,50 zł, 50, taki z języka polskiego, też kosztuje, kurczę, 80 groszy. To są naprawdę śmiesznie tanie ceny w porównaniu na przykład do takiego Empiku, ten z Rexusa tutaj kupicie za 3 zł zamiast za 6, więc już macie go o połowę taniej, wystarczy poszukać i dlatego właśnie robię takie odcinki, żebyście po prostu, kochani, nie przepłacali i lubię Wam po prostu takie perełki
pokazywać. Może bym tylko do końca tutaj brulionów nie kupowała z tego względu, że je testowałam, próbowałam z niego zrobić sobie taki dziennik. Niestety papier po prostu przebija każdy możliwy mazak na drugą stronę, więc jeśli lubicie robić notatki z obu stron, to niestety to nie przejdzie, bo wszystko Wam po prostu na drugą stronę przebije. Były również bardzo ciekawe project booki, były różnego rodzaju notatniki i również były całkiem spoko cenie. Taki project book możecie na przykład dostać za dyszkę, a tam chyba jeden był nawet w promocji. Tutaj macie na przykład taki cały zestaw z zakładkami, jeszcze długopis Wam dodadzą i również te ceny są lepsze niż w innych sklepach. Taki zeszycik z Animal Planet z plastikową okładką kupicie sobie za 600. Jak widzicie, jest tutaj taki chaos, jeśli chodzi o wzory. Jedne są ładniejsze, drugie niekoniecznie, ale myślę, że jeśli Wam akurat brakuje jakiegoś zeszytu, to możecie sobie tutaj pójść i sprawdzić, albo na przykład od Pepco zacząć i to, co będzie fajne, tanie, to kupić, a jeśli Wam czegoś będzie brakować, to pójść właśnie do innego sklepu. Tutaj się pojawiła taka w ogóle seria samego Pepco School and Office, więc dużo rzeczy zyskało inne opakowania, takie bielutkie. Nie wiem, czemu przypominają mi troszkę taką budżetową linię Tesco, jak ktoś jeszcze Tesco pamięta. Tesco Value, to też ona była taka właśnie biała. Tak czy siak macie do wyboru również wszelkiego rodzaju kredki, są na przykład zmazywalne zakreślacze, tutaj je właśnie znalazłam, były też zakreślacze pastelowe z Bika, były takie zakreślacze w formie klocków Lego i nie kosztowały 100 zł, tylko kosztowały 5 zł. Także tutaj ta różnica jest bardzo duża, macie też eko zakreślacze stworzone z recyklingowanych materiałów, co się w sumie bardzo chwali, bo niektórzy po prostu lubią takie produkty. Były też różnego rodzaju urocze gumeczki i zestawy, które widziałam już w poprzednich latach, więc myślę, że nie będzie to jakieś nie wiadomo jakie zaskoczenie. Tak samo widzieliśmy już te długopisy żelowe, tutaj się w tej kwestii nic nie zmieniło. W moim Pepco z produktów Crayola znalazłam właśnie takie dwa rodzaje mazaków, są takie mini kitsy, są też Kale Wipe-Offs, czyli takie mazaki, które powinno się łatwo zmyć, jakieś bluzki i tak dalej, takie bardziej przeznaczone dla dzieci niż do kaligrafii, ale tak jak mówię, jeśli gdzieś widzieliście super tips, to na pewno je kupić. Możecie też się zaopatrzyć w taki zestawik, czy właśnie taki notatnik i znowu te ceny będą jak najbardziej w porządku. Jest bardzo ładny piórniczek, na przykład z króliczkiem i dorwiecie już go za dyszkę, także ta cena jest bardzo spoko. Był też taki piórnik do popania z takimi popersami. Były też pepkowe piórniki, albo raczej właśnie z tej serii Pakka. Nie wiem, co to jest za firma, nie słyszałam o niej wcześniej. Tak czy siak wszystkie pepkowe piórniki miały właśnie naklejkę czy tam napis z tej firmy. A teraz wbijamy już do czwartego sklepu w tym odcinku, czyli mowa tu o Teddym. W Teddym jak zwykle jest bardzo dużo takich rzeczy typu arts and crafts, czyli dużo rzeczy do wyklejania, do wycinania, takie typowe rzeczy artystyczne. Są też zestawy na prezent, niektóre tańsze, niektóre droższe. Często podchodzę do Teddy'ego z takim średnim nastawieniem ze względu, że czasami te ceny są jak z kosmosu, ale co jest na plus, to jak zwykle te stanowiska, które są zresztą całoroczne, także nie bójcie się, że nagle wpadnie horda matek i Wam wszystko po prostu wyrwie z rąk i nie będziecie mieli gdzie kupić podstawowych rzeczy do szkoły. W tym momencie możecie jak najbardziej wpaść do Teddy'ego i znaleźć rzeczy z takich firm jak Herlitz, Stadler, Muppet, Big. To wszystko tutaj, kochani, jest w dużych ilościach, także jak najbardziej możecie się tutaj wybrać, a ceny są takie regularne, nie powiedziałabym, żeby jakoś nie wiadomo jak wygórowane, bo taki ogromny zestaw kredek kupicie za 35 zł, a to są naprawdę fajne kredki do codziennego użytkowania. Znajdziecie tutaj także kleje ze Stangera czy Prita, czyli z takich firm, których kleje polecam, ponieważ one na pewno będą kleić. Macie nawet Tesę, widzicie, Tesa się w takich rzeczach specjalizuje i takie kleje powinniście kupować, żeby potem... No potem się po prostu biega niezadowolonym, no bo klej nie działa, nie? Tutaj mogę z Mapeda polecić jak najbardziej wszelkiego rodzaju gumki czy właśnie temperówki. Mają naprawdę fajne produkty w fajnych cenach, na przykład był też taki letterboard. A jeśli chcecie produkty tanie, takie z marki Teddy, to jest też również taka sekcja. Tutaj się raczej nic nie zmienia, wybór jest ten sam co roku. Są to takie fajne gumeczki na ołówki,
rodzajów gumek jest naprawdę multum, w różnych kształtach i kolorach, naprawdę jakieś tam mazaczki po taniości, większość rzeczy jest za 1 czy 2 euro, czyli tak de facto 5-10 zł, duży wybór długopisów, niektóre fajne, niektóre mniej, tak czy siak tutaj też możecie sobie takie rzeczy zakupić po prostu na budżecie. Za dużo rzeczy wprawdzie w Tedim nigdy nie kupiłam, ale jestem ciekawa, co wy o nich myślicie, bo na przykład możecie dostać takie fajne zestawy markerów alkoholowych, a wiem, że niektórzy z was są zainteresowani takowymi. Są też piórniczki w różnych cenach, zwykle jest to około 10, 15, 20 zł. Także również ceny w porządku, myślę, że jakość również ok. Także tutaj nie mam powodów do narzekań, u mnie jak zwykle w tym Tedim jest bajzel, więc ciężko cokolwiek dostrzec, ale czasami można znaleźć jakieś fajne rzeczy. Tutaj na przykład możecie sobie stworzyć fajny zestaw z różowego złota, macie wszelkiego rodzaju koszyczki, pojemniczki i tego typu rzeczy. Na teczkach również musiałam się dokopać do fajnych rzeczy, ale jak już się dokopałam, to powodów do narzekania nie miałam i znalazłam ten kalendarz na 2023 rok. Jestem zakochana, podoba mi się strasznie, ma dużo miejsca na notatki, zapiski, ma śliczny kształt, jest w ogóle cały uroczy, jest idealny i tak mi się podoba i się zastanawiałam, czy go sobie nie kupić, ale w końcu zrezygnowałam, ale nie wiem, czy się po niego nie wrócę. Były również różnego rodzaju znowu przechowywalki do dokumentów oraz tego rodzaju teczki holo, tak się świeciły na żywo i macie właśnie w donatorożce, był taki z napisem karma, był również taki klasyczny marble, także wybór jest naprawdę ogromny. Były również zeszyty z Oxfordu i jak widzicie możecie takowe dostać za 15 zł, zeszyty z Herlitza są za 10, także tutaj możecie też nieco się zaopatrzyć. Radzę również czasami sobie popatrzeć do tych ichniejszych koszy z wyprzedażami, bo czasami możecie tam właśnie dorwać takiego Oxforda za 5. Tutaj jest, uwaga, hit. Kocham, jestem zachwycona, że ktoś coś takiego wymyślił. To jest zeszyt do map myśli i już na pierwszej stronie macie instrukcję, jak taką mapę myśli się robi. Macie ten zeszyt w kratkę z odpowiednimi tutaj segmentami, macie datę, macie też miejsce na zapiski, no i datę na stworzenie takiej mapy myśli w życiu, takiego czegoś nie widziałam i bardzo mi się ten koncept podoba. Było też bardzo dużo notatników w różnych cenach, jedne tańsze, inne droższe. Jakość papieru raczej taka średniawa, na budżet bym poszukała gdzieś indziej, ale na prezent jak najbardziej, było też dużo fajnych szkicowników i innych takich cudeniek. A tak poza tym pytaliście się mnie ostatnio, gdzie można dostać takie stricte karteczki do fiszek, żeby nie wycinać z tych dużych kartek? Odpowiedź: w Teddy macie bardzo dużo ich rodzajów, w kratkę, w linie, z herlica, nie herlica, macie okrągłe, macie kwadratowe, macie takie zawinięte w spirale, po prostu absolutne szaleństwo i jak najbardziej, jeśli szukacie karteczek do robienia fiszek, bo taka metoda uczenia się Wam odpowiada, to lećcie do Teddy'ego i kupcie sobie właśnie taki zestawik. A na koniec jeszcze pokażę Wam również mini organizerki, które znalazłam. Kosztują one 15 zł, także cena spoko. Mimo to ja bym się pokusiła na taki organizer z Actiona, bo były one fajniejsze, jakieś takie większe. Chociaż te też nie są najgorsze, także jeśli nie macie Actiona, a macie Teddy'ego, to tutaj możecie je znaleźć. A teraz, kochani, wycieczka do Selgrossa. Również bardzo fajnie wszystko zorganizowane, bo macie po prostu w takich ogromnych koszach opisane zeszyty, jaki rodzaj, również są innego rodzaju produkty, także na pewno się tutaj nie zgubicie i znajdziecie wszystko, co potrzebujecie. Ceny były różne, czasami przerażały mnie, ale muszę przyznać, że zeszyty jedyne w swoim rodzaju, bo były na przykład wzory, czy to z myszki Miki, czy właśnie z Marvela. I po prostu nigdzie takich zeszytów nie widziałam. Naprawdę było się za czym rozejrzeć i tak właśnie się łapałam na tym, że tak sobie myślę, o kurczę, tego nie widziałam, o kurczę, tamtego nie widziałam, a tego po prostu nigdzie nie ma, a tamtego też i tak dalej. Potem patrzyłam ceny i troszkę mina mi w tym momencie zrzedła, ale myślę, że znajdziecie tutaj też produkty tańsze. Ceny będę Wam się starała pokazywać na bieżąco. I na przykład tutaj znalazłam takie fajne zeszyty B5, także narzekać nie można. Ceny są różne, no i pamiętajcie, że te duże ceny to są ceny netto. Jeśli nie macie firmy, a nie wiem, raczej chyba większość z Was nie ma firmy,
to patrzycie na taką mniejszą cenę, cenę brutto. Tak czy siak, jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które są naprawdę ciekawe i ich nigdzie indziej nie widziałam. Bardzo przypadły mi do gustu te teczki z Kulpaka. Wprawdzie nie jestem wielką fanką neonów, ale te teczki jakoś przez to, że mają te gumki kontrastujące, naprawdę wywarły na mnie fajne wrażenie. Znajdziecie też tutaj nieco plecaków z takich firm jak Hightech, Adidas, Nike, chyba też tam gdzieś Nowe Balasie widziałam i tak dalej. Także takie klasyczne firmy, ale pokażę Wam potem jeszcze niespodziankę. Jeśli chodzi o zeszyty, to było dużo Stop 2000, Rexus, było też troszkę właśnie z Herlica, Unipapu. Po prostu były takie wzory, których wcześniej nie widziałam, więc byłam w szoku. Patrzcie, jakie ładne są te z Unipapu zeszyty. Niektóre były błyszczące, niektóre nie. Jeśli chodzi o zeszyty przedmiotowe, to może nie były one tak ładnie ułożone jak w innych sklepach, ale jeśli bardzo Wam będzie zależało, żeby tutaj kupić zeszyty przedmiotowe, to myślę, że wszystkie przedmioty tutaj powinniście znaleźć. Tak czy siak, wybór naprawdę ogromny, super, że tyle marek i z Interdruku, czy ja widziałam jakieś zeszyty z Interdruku? Pewnie tak, ale te 102 tysiące były takie urocze i miały takie połyskujące okładki, czy te z Rexusa, naprawdę było w czym wybierać. Były również takie klasyczne stanowiska, na przykład ze Skocza, czy z Bika, czy z tego rodzaju firm. Także myślę, że tutaj to, co wszędzie znajdziecie, chociaż zauważyłam, że tutaj na przykład były z Bika nowości, których w innych sklepach nie widziałam. A zresztą ostatnio testowałam przedmioty z Bika w poprzednich filmikach i pewnie jeszcze będę, bo to są bardzo fajne w sumie produkty. Tutaj mamy dział z absolutnie wszystkim. Kategorie po prostu jak leci, zaczynaliśmy tutaj od piór, potem były długopisy, potem zakreślacze. Wiadomo, jeśli chodzi o ceny, to zależy, niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale na wybór na pewno narzekać nie można. Muszę przyznać, że absolutnie zakochałam się w długopisie z Gwiezdnych Wojen. Nie widziałam go na przykład w Oszołomie, bo te z Miki to na przykład widzieliśmy, ale te są takie przeurocze, zobaczcie, jakiś liczny Czubaka, po prostu jest zakochana, kupiłabym sobie taki i oczywiście jest on wymazywalny, jak sami widzicie. Były również długopisy ze Strigo, w tym roku bardzo dużo widzę tej marki, nie miałam z nią wcześniej do czynienia i nie widziałam jej wcześniej. Tutaj były różnego rodzaju długopisy, jedne bardziej ekonomiczne, drugie nie. Były również takie z Rexusa, nie widziałam też ich nigdzie indziej. Ponownie dużo zakreślaczy, dużo klejów, dużo wszystkiego, sporo nowości, co mi się bardzo podobało. No i były też na przykład produkty z Krajoli, czy albo takie Krajolo podobne produkty, które również nadawałyby się do hand letteringu. Macie na przykład produkty z Pelikana, są flamastry z Astry, które bardzo polecam, było też dużo z Colorino, też są spoczko takie mazaki i bardzo, bardzo tanie, także są jakieś alternatywy na rynku dostępne. Potem były też zestawy z ołówkami, także jeśli chcecie jakąś taką wyprawkę sobie zrobić i macie na przykład jakąś taką listę, to sobie przechodzicie dosłownie z działu na dział i wszystko sobie po kolei kupujecie, włącznie z gumką, temperówką, rakietą, czy takim ślicznym, pastelowym, kolorowym, tęczowym zestawem geometrycznym. A jeszcze ciekawostka, wśród innych stanowisk, jak na przykład ten z Pentela, znalazłam stanowisko Herlica X Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także możecie sobie kupić właśnie takie teczki, czy plastelinę, czy takie kołonotatniki, właśnie ze wzorami najprawdopodobniej wykonanymi przez Jurka Owsiaka, bo wiem, że zwykle Jurek Owsiak projektuje te wszystkie wzory, także możecie też kupić sobie takie produkty. Piórniczków również nie zabrakło, te z Kulpaka, silikonowe, chyba najlepszej jakości silikonowy piórnik, jaki dotychczas widziałam, bardzo mi się spodobały. Czasami taka prostota jest lepsza niż nie wiadomo jak bardzo pstrokate wzory, ale tutaj również wybór był spory. Piórniki się zaczynały tak od dychy i znowu dochodziły do 70 zł. Zależy również, czy wyposażone, czy nie. A to nie koniec naszej wyprawy pełnej ciekawostek, ponieważ znalazłam dwa bardzo ciekawe działy. Ten dział z Harrym Potterem jest super. Ten plecak po lewej absolutnie jestem zakochana, bo był przecudny, ten ze wszystkimi postaciami. Było też trochę Marvela i Avengersów. Był też Minecraft, były takie minecraftowe piórniczki, które również bardzo mi się spodobały. Czy takie zestawy? I to też są o dziwo zestawy, które były wykonane bardzo porządnie i myślę, żebym taki zakupiła. A tutaj, kochani, absolutne szaleństwo.
z Muppeta zestaw z Harrym Potterem i to jest rzecz, którą bym kupiła, gdybym miała zainwestować faktycznie większą ilość pieniędzy. Taki zestaw kosztował około 7 dyszek, ale naprawdę nie martwię się o jakość tych produktów w środku, więc na prezent super. Były mini portfeliki ze Gretkiem, Ronem, Harrym. Było naprawdę dużo takich rzeczy, których nie widziałam nigdzie indziej. Z cenami tych notatników trochę przesadzili, 5 dych za notatnik, no chociaż z drugiej strony Empik ma podobne ceny, także tutaj bym jakoś tak za bardzo, wiecie, nie przeżywała tego. A tutaj był kolejny dział, taki, który jest po prostu co roku i oczywiście szaleństwo zakreślaczowe. Jeśli szukacie kompletu pełnego markerów Stabilo, czy właśnie jakichś cienkopisów, to znajdziecie je tutaj, gdyby nie to, że mam już chyba prawie wszystkie kolory, to bym sobie taki strzeliła, bo fajny na takim stojaczku jest. Oczywiście dużo innych ciekawych rzeczy, tutaj możecie też oprawić swoje podręczniki, nakleić nalepki z nazwami i imionami, nazwiskami. Tutaj macie jeszcze więcej zeszytów, wprawdzie niektóre miejsca nieuzupełnione, bo pewnie przenieśli część zeszytów na ten dział główny. Tak czy siak, jeśli czujecie niedosyt, to tutaj znajdziecie takie rzeczy jak pukapady, jakieś ciekawe notatniki z Herlica. Ten był wyjątkowo piękny za 7 dych z Castelli, ale patrzcie na bok, był tak pięknie wykonany. Założę się, że kartki były niesamowitej jakości. Były też takie ciekawe notatniczki, które na budżo myślę by się sprawdziły, a ceny zaczynały się od 8 zł i był na przykład motyw z Gwiezdnymi Wojnami czy Krainą Lodu. A następnie była ta cała alejka wypełniona produktami, oczywiście znowu w takich specjalnych kategoriach. Także jeśli szukacie takiego miejsca, gdzie może ceny nie są najniższe, ale macie pewność, że znajdziecie wszystko i będzie, myślę, tak czy siak taniej niż Empik, to Selgros jest sklepem dla Was. Pamiętajcie tylko, że musicie sobie wyrobić kartę albo taką przepustkę dostać. I to, moi drodzy, na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie mi znać, jakie sklepy chcecie obejrzeć w części trzeciej. Jak zwykle zapraszam na moje media społecznościowe i zachęcam Was do obejrzenia innych filmików.